Policja versus złodzieje. Ostatni napad wyszedł nam genialnie, więc mamy ochotę na więcej. Tym razem planujemy napad na budynek FIB. Plan jest taki. Zaczynamy z kryjówki losów, później jadąc kanałem burzowym robimy trochę zamieszania przed finalnym atakiem. Gdy policjanci już będą zdezorientowani, wkraczamy do wieżowca i okradamy safe z całej kasy. Później udajemy się na dach i skaczemy ze spadochronu do naszej drugiej zapasowej dziupli, która znajduje się na dachu w samym centrum. Plan idealny. Miejsce drugiej dziupli również idealne. To jak widzowie, jesteście gotowi na kolejny mocny odcinek? Mamy nadzieję, że tak. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku Policja versus Złodzieje. Jest dzisiaj ze mną mój partner w zbrodni, Ospano. Dzień dobry, przyjacielu. O, cześć, dzień dobry, jestem stary gangsterem. Wczoraj, w zeszłym, we wtorek udowodniłem, że już jestem prawdziwym złodziejem, bo napadłeś lodziarzy. Lodziarnie okradłeś, więc powiem ci tak, jest dobrze. Dzisiaj jeszcze potężniejsza misja, zresztą słyszeliście na początku odcinka, ale moi drodzy, w tym momencie wleciała nowa kolekcja, kolekcja wakacyjna do sklepu Team Kaluch, jeśli chcesz wpaść, byczku, i kupić sobie na przykład koszulkę NBA, albo spodenki, shorty do wody, wiesz, możesz sobie pykać w wodzie w takich spodenkach. Ja teraz jestem na Santorini, jak chcesz, to padaj na Insta i zobacz, w jakich spodenkach się kąpię. Ręczniki, wszystko to, moi drodzy, zresztą, co ja gadam? Posłuchajcie wstawki. Lato, skwar leje się z nieba. Chcesz pocilować w ogrodzie lub na wakacjach, ale nie masz odpowiednich itemków. Mam na to rozwiązanie. Już 16 lipca w sklepie TK pojawi się nowa wakacyjna kolekcja. Przygotowaliśmy dla was koszulki w stylu NBA, które będą idealnym rozwiązaniem na sportowe aktywności podczas ciepłych dni i dodatkowo opalicie sobie ręce w całości, a nie tak jak ja. Pomijmy to. Dodatkowo mamy ręczniki w dwóch pastelowych kolorkach. Na takim koks ręczniku możesz chillować bombę na plaży albo na czymś, co przypomina plażę. I żeby tego było mało, TK ma dla was długo wyczekiwane spodenki. Trzy kolory: czarny, żółty i niebieski. Nie dość, że sprawdzą się na boisku lub w codziennym użytkowaniu, to jeszcze do wody sobie możesz śmiało w nich wejść. Kurde, klasa, dwa w jednym. Ilość sztuk całego dropu jest mocno ograniczona, więc spiesz się i wpadnij w piątek o 18 do sklepu TK. Linki znajdziesz w opisie. No, także wszystko jasne, wiecie co robić. Subskrybujcie też kanał, w tym momencie klikacie w czerwony przycisk, robicie, żeby był szary, ponieważ mało osób subskrybuje. Wpadacie do osób na perspektywę, ponieważ nasz plan jak zwykle składa się z dwóch perspektyw. No i jeśli chcecie kolejny sezon, bo najprawdopodobniej to jest ostatni odcinek, 30 tysięcy łap w górę, widzowie, i lecimy z kolejnym sezonem. Mówię dlatego ostatni sezon, bo słot już nas atakuje. Jak tam ospek? Czy ty jesteś spoko, gotowy na słot? Spoko, jesteś gotowy? Tak? Te ręczniki to jest kozacka opcja, jestem tak spocony zawsze jak stąd nagrywam gości, no to też, stary, też bym się przydał. Jak tylko wrócę z Santorini, bo w tym momencie, widzowie, jestem na wakacjach, to, stary, dostarczam ci ręcznik, nie? Nie, stary, i ekipie to już w ogóle by się przydało. Dobra, a no właśnie, spocające nasi ukochani, więc widzowie, ręcznik dla ekipy będzie, zaczynamy i słuchajcie, co się będzie działo. Dobra, ospek, jesteś ready? Tak, jestem, widzowie, ready, zaczynamy, dawaj. Uwaga, 3, 2, 1, startu, poszło. Stary, pamiętasz plan? Musimy tutaj zjechać do kanałów, kanał burzowy, gościu, tutaj jest niedaleko. O nie! Tutaj no, mów mi drive-ish, niezły drive-ish z ciebie, ale kurde, ogarniamy temat na początku. Wyskakuj, z drugiej strony są shisharki, gościu, przygotowane. Dobra, dawaj. No i plan jest taki, bo ospek, moi drodzy, nie wiem, czy główny plan znasz, ale jeszcze ja mam jeden plan, stary, mianowicie jest takie mini kasyno na deptaku, dlatego też załatwiłem shisharki. Damy radę tędy wyjść? Chyba nie damy. Są tam te shisharki, byczku? Co to za gość na rowerze stoi? No właśnie widzę, ale szukam tych shisharków, powinny być gdzieś tutaj. Kim jest ten gościu, widzowie? Dobra, to jest jednak pet. Kurzył się, no. Dobra, rower mamy w razie W. Ale tutaj stary, są stoją. Są tu. Dobra, chodź, gituwa, chodź. gituwa. No to stary, prostą drogę mamy. I pamiętaj, że słot nas atakuje teraz, więc... O kurde. No to nieźle. To stary, widzimy... pod molo się widzimy, wiesz? Dobra, to ja jadę. Do zobaczenia. Ty, a nie brodzą w ziemi za bardzo te siszarki? Chyba nie. Nie, chyba jest git. W sensie, stary, powinniśmy dać radę, ale to wygląda. Dobra, stary, powodzonka od dzisiaj. To jest największy hopie hardcore, jaki w tej serii był, nie? Tak mi się wydaje, tak, że tak będzie. Tak mi się też wydaje, więc stary, na razie będziemy cię widzieć. Na razie to jesteśmy na widoku jak cholera. Jak ktoś z nich patroluje, stary, kanał burzowy, to mamy przerąbane. O, nie przemyśleliśmy chyba akurat kurde, tej akcji, widzowie, stary. To jest, stary, głupie, co my robimy teraz, no, ale to obok komisariatu jedziemy, nie? Jeszcze hałasujemy strasznie, bo to jest taki charakterystyczny dźwięk. No dobra, nic, tylko stary, trzymać kciuki, żeby się udało. Dobra, widzowie, płyniemy na spokojnie, miejmy nadzieję, że nikt tutaj po prostu nas w tym momencie, o nie. O, stary, jak ty to chciałeś wciągnąć? Nasz plan legł w gruzach, przyjacielu. Wiesz co? Co teraz? Trzeba to przepchać, ja to idę przepchać jakoś, stary, nie wiem. My to jesteśmy dzbany, chłop.
jadę po wygłowie, stary! Co jest? Ja też! Oj, patrz! O nie, braknie nam! Pajmy dobra, to, byczku, musisz skopnąć się po samochód. Przepchamy to samochodem, musimy! Dobra, to idę, ja pierdzę. Dobra, stary, jadę! To ty? O dobra, tak. pchaj, musisz chłopy. O nie! Nie rób takich rzeczy, gościu! Stary, ja tutaj się staram. Dobra, stary, staraj się. Ja patrzę, czy nie mam jakichś pleców, czy coś, ale chyba jest w porządku. Kurde, chłop przepycha siszarkę. To jest głupia akcja w ogóle, co żeśmy stworzyli, stary. No, nie przemyśleliśmy tego. O! Dobrze, trochę dobrze. To zajmie, stary. Dobrze, mamy czas. Nikt nas nie złapie. Co z tego, że nam słod siedzi na ogonie? W sensie chętnie ja, będę sobie zwalił. Jeden. Dobra, nice. Ja się już odsuwam. To teraz ja jadę czarnym, okej? Okay? Okej, jak chcesz. Możesz już płynąć, będzie lepiej. No, dobra, widzowie, płynę już. Pięknie, gościu. Płyń, stary, płyń. Ogarnięte, przeszkoda za nami. Ale kino akcji, stary, takie ja czegoś jeszcze w życiu nie widziałem. Czegoś takiego jeszcze w tej serii nie było, w sensie zawsze wszystko mamy na tip-top, a tutaj zapora, nie? Dobra, ale wypływamy już na wodę, stary. No i pod molo zapraszam, klasycznie. Ten pierwszy napad zrobimy tak drogą wodną, dla niepoznaki, a żeby ich trochę zbejtować, a potem przystąpimy już do przepotężnej akcji na biurowiec FIB. To będzie, moi drodzy, przerąbana akcja, ale ta dziupla, którą mamy, dziupla awaryjna, może nam totalnie uratować się rozgrywkę. Policja nie wie, gdzie jest ta dziupla. Kurde, jak tam, Ospek, dojechałeś? No i tobą cały czas. Dobra, słuchaj, jak to robimy? Musimy sobie w dobrym miejscu zostawić jetski. Najgorsze jest to, że te jetski mogą nam odpłynąć, wiesz, o co chodzi? No trudno, stary, no ale patrz, no dobra. Mu się przycumował tutaj dobrze. No dobra, może się faktycznie przycumują. To z tej strony będą, dobra, trzeba mieć to na uwadze. No stary, idź to zrób, a ja będę czekał na skuterze w razie W. No to czekaj od strony drugiej, od strony jachtu, tak. Co ty na to? Dobra, to ja się tylko przebiorę szybko. Albo wjeżdżam jako sprzątacz. Dobra, dobra. Nikt się tego nie spodziewa, widzowie. Dobra, trzymajcie kciuki. Dobra, stary, rozpoczynamy zabawę dzisiaj. Wiesz, gdzie potem uciekamy? Jedź z drugiej strony i potem w kanały wjedziesz, nie? Tak, tak, ale to trzeba ultra szybko robić, więc stary. No, staram się. Jestem w kasynie. Szukam markera, jest marker. 30 sekund, stary. Nie spodziewałem się. To dużo. No to nie wiem, co robić. Czekamy może. O, jak już uważasz, ja czekam tutaj, stary, no nie ma. Dobra, nie... no już mamy 15. Może nie dojadą tak szybko. Tylko słat jest, nie? Tak, 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 słyszę. Słyszysz kogoś? 9. Już słyszę. 2. 1. Już są blisko, dawaj. 150 tysięcy dolców. Dawaj, 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 ty, posrało cię gościu. No chłopie, mówiłem ci. Dobra. Lecę, 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 skaczę. Słyszę policję. Wskoczyłem. Płyń, proszę. Jedź, 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 jedź. Dobra, gościu! Kanał. Kto nas widzi, stary? Kto nas widzi? Policja, wpływać tam czy nie? Wpływaj! Oni już helikopter mają, kurde. Poczekamy w tych kanałach, stary. Nie, wypłyniemy z drugiej strony. Ale wypłyniemy z drugiej strony, bo oni się spodziewają, że my popłynęliśmy tam. Wiesz, co? Tak, zawróć, no. Ale mówię, poczekaj, wyczekajmy chwilę. Chyba, że ich zauważysz, to wtedy rura, nie? O kurde, widzowie. Myślę, że teraz, stary, bo oni się już skapną. Ale mocno. Dajemy. Dawaj. Dobra, już rura, dobra, jedziemy. Na prawo. O, łódka policyjna za nami. Ja pierdolę. Nie, jedzie za nami, nie jedzie za nami. Dobra, teraz ruszyła chyba. O kurde. Ale lipa, stary. Trochę lipa. Może wyskoczysz tutaj na autostradę. Wiesz, o co chodzi? Zsiądziemy tak. Szybko i samochód. Innej opcji nie widzę, stary. No co, tutaj? I jeszcze trochę dalej. No, dawaj. Ja pierdzielę, co my robimy? Dawaj. Ale tu jest fajne auto. Dobra, każdy bierze inne. Good luck, byczku. Czemu nie mogę jeździć? Ja pierdzielę, nie mogłem ruszyć, widzieliście, widzowie. Dobra, no spokojnie. Kurde, ściągam ich na siebie. Dobra, ja pojechali za tobą, stary, jadą za tobą. Ja pierdzielę, helikopter za tobą leci. Słod za mną jedzie. Ale ja żeś to zrobił, gość, to ja ci też jak coś pomogę, nie? Dobra, no spokojnie, byczku. Dobra, ja lecę za tobą, powiedz mi, dokąd mam jechać. Zgubię. Nie wiem, na razie postaraj się, aha, ty jesteś cały? Tak. Do Benego jedź, stary, do Benego w centrum miasta. Tam robimy zbiórkę przed napadem na, FIB. Dobra, ale ładnie, żeś to zrobił, szanuję twoje poświęcenie, złodzieju. No stary, ja tego nie przemyślałem, to jest trochę głupia akcja, no ale nie ma innej. Właśnie widziałem, bo ja się dopasowałem w ruch i ty nagle, chłopie, patrzę na full gazie jedziesz, nie? Dlatego ja nie kradłem najszybszego auta, tylko takie normalne z ulicy. I to był dobry ruch. Dobra, ja mam... Zatrzymaj się, zjedź na pobocze. Wciul radiowozów. Ale widzą cię? Tak, dzika mam. Śmigłowiec mam, moi drodzy, na ogonie. Jest masakra generalnie. Jest masakra. 150 tysięcy dolców mam w kieszeni. O kurde. Powiem tak, przerąbanie to wygląda. Dobra, może im zwieje w ten sposób. Nie rozglądam się. Kurde. Ramuje mnie. Jak tam, stary? Ramuje mnie. Wysiadaj, podaj się! Ja pierdzielę!
Strzelają mi po oponach, chłopie. Ja pierdzielę, już no, mi strzelili po oponach. Szukam tej naszej dziupki, stary Benego. Kurde. Ej, stary, ja mam przypał, straszny mam przypał. Szukaj Benego, ale ja to chyba będę złapany zaraz. No to musimy zaradzić, stary, w takim razie. Strzelają mi po głowie paralizatorem, chłopie. Jezu, nie powinni tak szybko strzelać. Bo strzelę! Odwalić się ode mnie, bo strzelę! Nie chcę strzelać, czemu wy strzelacie? Ja pierdzielę, ten pościg jest niemożliwy, widzowie. Panie montażysto, proszę go całego tutaj wstawić. Gdybym miał oponę. Tyle jednostek mnie goni, masakra. To nie wiem, to złapany stary... jestem, złapany jestem. O kurde. Podnieś ręce do góry! To nie wiem, co mam zrobić teraz. Ja też nie wiem. No to chyba muszę cię odbić. No, chyba będzie trzeba. Zatrzyma się pan. Pan się zatrzyma. Co pan auto kradnie? Widzimy się ponownie. Ja jestem pod wpływem narkotyków. No właśnie widzę, czuję, to te. Lody ekipy. Aha. Co pan? Proszę mnie bierz gdzie go. Jesteś? Gdzie jestem? Przy sklepie lody ekipy, stary. Blaze Zupa, wciąż zajmiecie się nim, jedziecie we dwóch. Będzie jak będzie was ktoś poddawać, to wiecie. Konwój jest. No. On powiedział, że musicie się poddać. Jadą, stary, na komisariat, musisz mnie odbić. Gdzie jedzie konwój? Tam, gdzie są lody ekipy, na razie jest. No jedzie na Mission Row, na 100% na Mission Row. Jadę w takim Fordzie, stary. Wapit to jest, Wapit, taki policyjny czarny SUV, wysoki. Nie ma za mną nikogo, jestem przy Philbox Hill, szpital Philbox Hill od góry. Czyli tutaj jest ten most, dobra, on zjeżdża przy Philboxie na autostradę. Chłopie widzą. Co? Widzą cię? Ale nie mogą mnie, a mogą mnie gonić. Kurde, no to jest dupa, chłopie. Kurde, niedobrze. Gdzie jesteś? Przy Lesterze? Tak. W sensie, tam na dole jest stacja benzynowa. Jestem na prosto, na tym moście, przy Lesterze jestem. Dobra. Spróbuj, teraz jestem. Dobra, starym. Teraz tak. Dobra. Wsiadaj. Ej, co to było? Po nas, stary. Dobra, Po nas? Spadłeś? Uciekaj, stary. Ja pierdzielę. Żyję! Dobra, uciekaj. Ja pierdzielę. Rób co możesz, chłopie. Ja prawie mieliśmy koniec sezonu. A gdzie dokładnie jedziesz teraz? Robię kółka, jestem teraz, stary, na plazę się zbliżam. Mostem takim. Zaraz będę na plazie. Oni teraz od drugiej strony podjeżdżają. Bardzo szybko jadą. Na którą stronę teraz? Już ci powiem. Zjeżdżam z wiaduktu, co tam robiliśmy napad na bankomat i skręcają w lewo na Mission Row. Nie, pojechali, jestem przy salonie samochodowym. Salon samochodowy teraz na mapie. Jadą dalej w kierunku Grove Street. Przy klubie jestem teraz. Jestem za tobą. Przy strip klubie. Widzisz mnie? Powiedz mu teraz, żeby zwolnił. Zwolnij, kurde, bo cię przecież gość będzie zaraz przejmował. Ja kurde! Pierdzielę! Widziałem to. Ja pierdzielę. Dobra, gówno. To chyba mamy pograne. No coś nie pykło. Mam kolega, coś nie w formie dzisiaj, co? No, coś tam coś dobra, chyba nie działa. Ja pierdzielę, ale gówno. No, widzowie. No to chyba mamy lipę totalną. Czyżby to był koniec, gościu? Chyba koniec, ale jestem strasznie zdenerwowany i nieusatysfakcjonowany. Tryb no mercy sobie właśnie włączyliście. Ja tak samo. Nic nie zrobiliśmy, nic nie mamy. No 150 koła próbowaliśmy, ale tak naprawdę no to i tak dużo. Dotarliśmy na komendę? Jestem na komendzie, stary. Ty jeszcze w szpitalu możesz jakieś dymy porobić. Może, stary, poproś, żeby cię do szpitala zapraszam do drzwi, proszę pana. Ała! Co pan robi? Puść mnie! Może mi się uda jakoś, moi drodzy, dostać do broni, którą mam przy sobie. Dobra, może mnie pan puścić? Dobra, stary, ja jadę na komendę. Pana puszczam. Do celi zapraszam, proszę pana, pan sobie wybierze. Ręce! Zdupiam ze szpitala. To znaczy z tego. Tak? Znaczy, kurde, sparaliżowali gdzie? No nie wiem, stary, co zrobimy, ale ja mam 10 radiowozów, no. Nie, jesteśmy chyba, stary, dojechani. Coś tak czuję. Zapraszamy tutaj do celi. Do celi mnie już zanoszą. Chyba się spotkamy w celi, gościu. No, to chyba koniec sezonu. Teraz pana puszczę, proszę się nie odwracać, nie, inaczej zostanie pan potraktowany taserem. Panie i panowie, coś się kończy, coś się zaczyna. Jak widzicie, zostałem przyskrzyniony. Mój przyjaciel tak samo został przyskrzyniony. 30 tysięcy w górę i w przyszłym tygodniu pojawia się nowy sezon na nowych zasadach. A jeśli wy macie jakieś sugestie co do tego sezonu, proszę ładnie pisać. A teraz co? Co mnie zostawiacie tu? Dawaj, bo teraz oni przyprowadzą drugiego, to żeby nie robić dymu. Robią, przyprowadzają drugiego teraz, żeby nie było dymu, wiesz co jest pięć. No wiem, gdzie macie zatrzymanego? Celi, na dole! Na dole w celi mamy. Co tu się wydarzy? Zobaczmy sobie to na koniec. Dzień dobry! Nie taki dobry w sumie. No to panowie, jak tam kartoteka? Chcecie poznać? Szczerze? Mhm. To lepiej się zapytam, jak tam wasi wszyscy martwi koledzy. A, dobrze z nimi. No. Jednej nogi nie mają, ale mamy to za to przecież ciebie mam tytanową płytkę w głowie. Myślę, że to była dobra cena, mój przyjacielu, żeby uszkodzić tyle pajaców, co? Było warto. Miny, ich miny były bezcenne, chłopie. Ich
pieniędzy bezradność ich bezradność w niektórych momentach również. Wolność da się kupić, co nie? Proste, że tak, opie, no nie bardzo. Właśnie wie pan, gdzie pan będzie odsiadywał? Gdzie? W izolatce, no można tak powiedzieć, izolatka metr na metr, bez okien, wygłuszane. No nic pan nie będzie słyszał. Panie, ja w sumie introwertyk jestem, to się tam odnajdę. I wiecie, chleb rano, woda wieczorem, taka dieta. Gdzie siedzieć, to powiedziane, że będziemy całe życie siedzieć. Nikt nie wie. O, warto, za ten napad na skarbiec, mój przyjacielu. I to ta bezradność ich w ostatnim odcinku, to było warto. To może zacznę czytać wam tutaj waszą kartotekę, co? A idź pan z tym. Nie chcę mi się tego słuchać. Uśmiech proszę. Szeroko, szeroko. Zapiszcie to. Co ty mnie robisz, ty? Gleba! Będziesz mydło tam podnosił na celi, garował będziesz. No, tobie mogę podnieść, jak przyjdziesz. O, tam na frajernię od razu polecisz. I tak się kończy wasza przygoda. Wiesz co, Kali? Warto było, stary, ale ja ci coś powiem. Coś czuję, że to stary jeszcze nie koniec. Że kiedyś jeszcze wrócimy do gry.